Siemaneczko! Z tej strony Megakoksu, witam was w nowej serii na kanale. Tak jak sam tytuł wskazuje, przed wami i przede mną Śródziemie, Cień Mordoru. Posiadam gierkę w takiej edycji. Oczywiście to nie jest edycja roku, czy tam edycja kompletna, nie zawiera wszystkich DLC-ków. Ale większość z tych DLC-ków to są dodatkowe skórki albo wyzwania. Tak naprawdę chyba dwa. Zawierają odrobinkę fabułki, znaczy fabułki. Mam jakąś tam dodatkową misję. Czytałem opis jednego DLC, to tam było, że starożytny król elfów, coś tam z Sauronem ma się bić i tym podobne, więc uważam, że DLC-ki nie są potrzebne. Gierka oczywiście leżakuje już od jakiegoś czasu i stwierdziłem, że czemu by nie? Chociaż jest już Wiedźmin, pełnokrwisty RPG, obrzydliwie wielki i zajebisty. Więc miałem malutką rozterkę, czy pchać się w kolejnego RPGa. Ale obejrzałem sobie recenzję. Nie grałem w gierkę nigdy, nie oglądałem let's playa pełno na ślepo. Obejrzałem sobie recenzję i stwierdziłem, że muszę w to zagrać teraz, bo już się nakręciłem samą recenzją. Z tego co zobaczyłem w recenzji, fabuła tutaj nie gra żadnych pierwszych skrzypiec, ale jest system Nemesis, który wydaje mi się bardzo intrygujący i cała mechanika gry może być zajebista. Oczywiście gierka z 2014 roku, dokładnie z 30 września. Wydawca w Polsce Cinega, producent Monolith. To chyba nie ten Monolith ze Stalkera, spokojnie. Dobra, mam nadzieję, że dźwięk jest w miarę w porządku. Jeśli byłby za cicho, albo co gorsza za głośno, to przepraszam. Chociaż robiłem sobie tutaj już opcje wydajnościowe i ustawiałem mniej więcej dźwięk, więc mam nadzieję, że powinno być już git. O właśnie, tu mamy jakieś przepustka sezonowa, zapewnia ekskluzywne misje, klanową, bla bla bla. Obejrzyj zwiastun ogłaszający. Dobra, Cień Wojny, właśnie niedługo kolejna odsłona, druga odsłona. Więc warto to przejść, może być naprawdę zajebiście. Więc co, lecimy, nie? Nie wiem czemu nie może mi to zweryfikować. A, nie przychodzi mi ten e-mail na adres. Nie wiem czemu, ale to nie będzie nam potrzebne. Tą runę niby mam na tym Warner Bros. Play. Ale zobaczymy. Zakładałem to konto do Batmana. Tak, Warner Bros. Play, tak. Batman. Właśnie, tutaj system walki. Połączenie Assassin's Creed'a z Batmanem, z tego co zobaczyłem na recenzji. Więc naprawdę, system walki był bardzo przyjemny do oglądania w Batmanie. Miodny. Zobaczymy tutaj. Co to jest? Później rywala, stwórz swojego rywala. Stworzyć twojego najpotężniejszego, najwierniejszego poplecznika. Zmień skórę. O właśnie, zmień skórę. No powiem wam, że chyba. Chociaż. Nie. Raczej będzie standardowo, tak. Raczej standardowo. Dobra, tryb fabularny lecimy. Już nie ma nad czym się zastanawiać. Wersja w pełnej wersji dubbingowej. Teoretycznie. It was here, on the slopes of Mount Doom, that the Dark Lord Sauron was defeated by a last alliance of men and elves. It is here that for 2,500 years the Rangers of Gondor stood watch, guarding against a nameless threat they had all but forgotten. And while the strength of Gondor faded, the power of the malice of Sauron grew in darkness. To raczej nie będzie szczęśliwy początek dla naszego bohatera. Co to jest? Chyba ktoś ważny.
is a perfect swing for killing chicken. Wouldn't want to hurt you. It'll take a lot more than that. Dear Hail, the mighty chicken killer. Come on. Come on. O, ojcu. Show your father. Okay. Sporo wyjaśnia, ale gdzie jest dubbing? Przepraszam bardzo. Moment. Gra w podwójnej wersji językowej polskiej, dubbing i angielskiej. No ewidentnie, przepraszam, gdzie jest dubbing, no? Co to jest w ogóle? Mogę to jakoś oddalić? Nie, ale pokaż mi opcję. Grafika. Napisy. Ja mam, dobra. Może w dźwięku to będzie. Nie. Zaawansowane. No niestety OBS wymaga troszeczkę, żeby pojechać po tych opcjach. Żeby te FPS-y były w miarę w tym samym miejscu. Dlatego jest tak, a nie inaczej. Ustawienia gry. Sugestie bojowe, włącz ofensywę. Dobra. Wiatrem już to nie. Układ przycisk też nie. Ej. Czemu nie ma dubbingu? Może kontra prawy? Okej. Okay. No dawaj, chłopaszku. Parry, son, don't forget to block. You should not forget to hit. Stay alert, dear Hyre. Your enemy will not always be as he appears. Dobra, i teraz. Ohoho. Easy, son. You're not a soldier yet. I'll have your gun. Oh shit. Przytrzymaj lewy shift i naciśnij lewy przycisk, by wykonać egzekucję powalonego. Dobra. My blade shall rest in your throat. Dear Hyre, remember your training. O co tam było z kontrolem? Kurwa, nie przeczytałem. Dobra. Okej, no. Coś z Batmana jest na pewno. Szybkość na pewno walki. Dobra, już. Shit, serio? Chcę ci rzucić, okej. Okay. Ej, dużo się dzieje, dobra. Dużo rzeczy, będę się skupiać na walkach. Nie było określenia poziomu trudności. Też słyszałem, że na początku gry bardzo łatwo zginąć. No, lewy kontrol. Taman, co to było za spowolnienie? Egzekucja? Trochę dziwną twarz ma nasz bohater, taką... nijaką, tak szczerze mówiąc. Aha. Zakładam, że to jest nasza żona. Nie. Chyba te.
sielankowo i baśniowo, co? Czyli zaczynamy od tego, że nasz bohater dostał bardzo po dupie. Motyw raczej klasyczny, nic nowego. Chciałem sprawdzać lewy shift. Aby pocałować żonę. Okej. Niech będzie. Happy anniversary, my love. Alien, this is beautiful. Where did you find it? I still have a few friends left in Gondor. Did you talk to my father? Yes, I did. And nothing has changed. He's still very stubborn. I say we go anyway. Dear, I will not come willingly. There must be a better life than this. Trzeba było słuchać żony. Uczą nas skradanki teraz. Aha, dobra, zabić wroga, kumam. Dobra. Come on. Pięknie. Urkowie. Uwielbiam motyw. Znaczy nie czytałem, ale filmy uwielbiam. Władca Pierścieni i Hobbit. Ten cały świat, naprawdę jestem nim zakochany, cholernie. Myślę, że odnajdę się... tutaj świetnie. Auć. Mam nadzieję, że cię dorwę, gnojku. Co to jest ten czarna dłoń, czy tam czarna ręka? To jest człowiek? Czy to jest ork, czy elf? Czy urk? Nie jest to ork, ani... jakiś elf! Czy cholera wie, co to jeszcze? Now, do you believe me, Ranger? What has happened to me? You are banished from death, cast adrift between the worlds of light and dark. Curse binds us together within the walls of Arda. If what you say is true, then how do we break this curse? We find the one who cast it on us. The Black Hand of Sauron. Czyli tego, co tam podrzynał. Gardziołka. No to raczej łatwe nie będzie.
nie wiem, czemu nie ma polskiego dubbingu. Może jakiś błąd jest na opakowaniu? Dubbing, no cholera wie. A kim ty w ogóle jesteś? Tak by the way, co? Talion killed a nobleman, Yoreth. His life now belongs to Gondor. Father, if you turn my love in, I shall swear loading screen, okay. When he attacked me. We shall both FPS-y spadły. Muszę zwracać uwagę, jak to będzie z płynnością, ale powinno być już raczej w porządku. No i ciekawe jak z dźwiękiem. Przekuj. Aha, szybka podróż odblokowana. Odblokowana wież kuźni. A, odblokowanie wież kuźni, okej, przepraszam. Daje dostęp do wspomnień upiora. Naciśnij pasję, by kontynuować. W ten sposób odblokowujesz nowe misje. Nanosisz położenie przedmiotów na mapę i otrzymujesz miliany. Miliany, okej. Czyli motyw szybkiej podróży, spoko. Trzymaj spację i wykonaj ruch do przodu. Okay. Sir, we missed one of you at Narcos, eh? An easy mistake to fix. Spróbujcie. Jakiś łuk mam. Ranowcy na czterech urków. Dobra, przytrzymaj prawy, przejdź do trybu walki z dystansowej, przytrzymaj. Dobra. Okej. Dobra. Użyć upiornego porażenia. Ciekawe. Jak to działa? O, przetestujemy. Dobra. Egzekucja, pięknie. Mogę coś z niego wyssać, ale jeszcze nie wiem co. Przytrzymaj E blisko wroga. Jezus, no nie dacie mi samouczka. No i co z nim? Aby chwycić wroga. Poczekaj, daj mi go przesłuchać. Gdzie on jest? Czekaj, nie rzucaj go, bo on jeszcze tam spadnie. Złap go. Dobra. Okej. O, dobra, przesłuchajmy bydlaka. Is a fiend made of thin air. What more? A slave I had swears he fought him. I sold him for a keg of grog to Gimu the slaver. To kapitanowie armii Saurona. Na razie widzisz ich jako cienie, gdyż nie znasz ich tożsamości. Jeszcze. Musisz spację, aby kontynuować. Przesłuchiwanie wrogów pozwoli ci zdobyć cenne informacje na temat kapitanów. Musisz spację do tożsamości kapitana. Okej. Okay. Gjumb Poganiacz. Czy znasz już tożsamość Gjumba? Teraz łatwiej ci będzie go dopaść. Jego tytuł Poganiacz pozwala ci zorientować się, jaką rolę pełni w urkowej społeczności. No raczej niezbyt ciekawą. Poganiacz nie brzmi ambitnie.
Znasz, dobra, doświadczony kapitan, potęga 3. Znasz już też poziom jego potęgi. W ten sposób możesz ocenić, jak trudno będzie go pokonać. Poziom potęgi określa także nagrody, które zdobędziesz za pokonanie wroga. Nagrodami są runy, za pomocą których wzmocnisz swoją broń oraz zwiększysz poziom twojej własnej potęgi. To pozwoli ci odblokować nowe szczeble umiejętności. Nie wiem, czy to 3 to mocno, czy słabo. Raczej chyba słabo, co? Misja główna to miejsce, gdzie znajduje się cel. Okej. Aha, informacje. Ma nadzieję, że któryś z niewolników niedługo spróbuje ucieczki. Chciałby go dorwać ku przestrodze pozostałym. Mapa i oznaczony cel pozwala ci się zorientować, gdzie możesz znaleźć tego kapitana. Dobra. Okej. If one can trust an orc, trust has nothing to do with it. His thoughts cannot lie. No, w sumie. Raczej można zaufać. Raczej tak. Samouczek, misje. Złote ikony oznaczają dalszy ciąg fabuły. Czerwone ikony oznaczają walkę o władzę, w których urkowie rywalizują o wpływy. Nagroda potęga pozwalająca na odblokowanie nowych szczebli umiejętności. Białe ikony to misje poboczne i przedmioty do zebrania. Nagroda Miriany, za które możesz kupować ulepszenia. Okej. Okay. Masz 2 dostępne misje główne. Poganiać od cal niewolników Mordoru i odnajdź czarnych kapitanów, duch Mordoru. Dowiedz się więcej na temat społeczeństwa urków i niszcz armię Saurona od wewnątrz. Dobra, odblokowano osiągnięcie. Będziesz posłuszny. Zobacz miejsce, dobra. Let's go find the slaver. His mind may provide answers. Może? Może mam tu jakiś ekwipunek? Ciekawe. Kamera. Aha, dobra, to mnie. A, to jest od aparatu, dobra. Pokaż mnie mapę w takim razie. Co to jest? Ostrze był niczym srebrna błyskawica przedzierająca się przez szeregi sług Władcy Ciemności, zanim którykolwiek wróg się zorientował, tracił życie z jego ręki. Sztylet, okej. Dobra. Pogania, co to jest? Duch Mordoru. A to są artefakty. To jest szybka podróż, to jesteśmy my. A to? Co to jest? Ja bym chciał to zobaczyć, co mamy po lewej stronie. Oj. Dobra. Aha, pod escape'em mamy takie menu. Fajnie, uzbrojenia i runy. Na razie wszystko poblokowane. Nic ciekawego nie będzie. Kompendium. Tutaj pusto. No dobra, wyjdź z tego. A co się stanie? Przejdziemy. Znaleźć pobliski. Okej. Okay. Gdzie możemy to znaleźć? Czekaj, shiftem nie ma biegania. Odnowienie życia. Zbieraj zioła, by odnaleźć zapasy życia. Na mapie znaleźć możesz wyzwania szkoły przetrwania, dzięki którym zdobędziesz. No dobra. Ja bym chciał tak po cichutku go zrobić. Uda się? Pięknie. Dobra. No okej, spadajcie stąd.
Ale jeszcze mnie, co to jest oznaczone na mapce, to... Wzgórze odblokuj umiejętność, wzgórze odblokuj umiejętność, co mi to da? Zdobywaj doświadczenie, by otrzymać punkty, dzięki którym odblokujesz potężne umiejętności. Bierz udział w walkach o władzę, aby szybciej zdobywać potęgę i odblokować kolejne szczeble umiejętności. Jeden punkt, aha, no dobra. Strażnik upiór, to jest całe drzewko. Mirian to waluta, dzięki której możesz ulepszać swoją broń oraz zwiększać maksymalny poziom życia, skupienia i elfich strzał. Dobra, zdobywając miliany poprzez znajdywanie przedmiotów do zebrania, wypełnianie misji pobocznych, realizację celów dodatkowych oraz podejmowania wyzwań. No, czyli opłaca się robić misje i wyzwania. Dobra. Ile mam tego? 25, tak? Aha, no to tu się zaczyna, no to do widzenia. Postęp, misja główna, nagrody. Dobra, czyli interesuje nas pierwsze drzewko. To jest egzekucja. Gdy naładujesz serię ciosów, naciśnij F, by dokonać egzekucji przeciwnika. Kontruderzenie. Odrzuci je głuszy lub powali wroga. To brzmi fajnie. Zabójczy zeskok. Elfia zwinność. Inwestowałbym w to chętnie. Dokładnie poproszę to. Fajnie. Zawsze możemy ogłuszyć przeciwnika. Dobra, pokaż mi mapę. Ojej, już 27 minut. Co się to jest? Tu możemy się tepnąć. Ale ten, jakaś legenda jest? O, legenda, poproszę legendę. Co to? No właśnie, to jest to. Ja tu muszę... Chyba to jest gdzieś pod spodem? Może i to jest pod spodem gdzieś. O, dokładnie, dobra. Podnieś. Nagroda plus 50. Aha, to będzie nam układać taką całą bramę. Dobra. O, czaj, sorry, się pośpieszyłem. A, to taki w sumie dzienniczek ze wszystkim. No, ale to sobie będę czytał raczej między... Znaczy dzienniczek. Wiecie, takie do zbierania rzeczy. Można sobie między odcinkami, będę to pewnie sprawdzał i dodatkowe smaczki na pewno w tym znajdziemy. Fajnie, samouczek jest, dobra. Chcę z tego wyjść. Ale co tu było jeszcze? Ulepszenia? Masz już dość mintral, by zakupić ulepszenie. Naciśnij wyświetlić atrybuty, spoko. Mam 75, co mogę kupić? Miejsce na runę na mieczu, miejsce... No raczej na mieczu poprosimy. To nie mam jeszcze runy, ale... Spoko, dojdziemy do tego. Dobra, mój cel, dobra, okej. These are Ithildin, Starmoon, forged of Mithril. They hold memories of the ancient past. The knowledge within may be fair or ill. Spoko. A nic więcej tu nie znajdziemy, nie? Pewnie nie, dobra, ale myślę, że to jest dobry momencik, żeby... Pod F5 jest szybki zapis. Nie ma. Myślę, że to jest dobry moment, żeby sobie zakończyć odcineczek. Więc co? Wszelakie informacje o Steamie i Originie są w opisie, więc jeśli chcecie mnie dodać do znajomych na tych platformach, to serdecznie zapraszam do opisu. Piszcie, dzielcie się wrażeniami z tej gierki. I tyle. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Trzymajcie się i do następnego. Na razie.